Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Narkiewicz, jestem kierownikiem Kliniki Naciśnienia tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie mojego wykładu Nieklasyczne czynniki ryzyka chorób układu krążenia postaram się przekonać Państwa, że to w Państwa rękach jest bardzo wiele. To Państwo mogą wpłynąć na to, czy wystąpi u Państwa choroba układu krążenia, czy nie. Żeby unikać chorób układu krążenia, rzeczywiście musimy poznać czynniki, które predysponują do rozwoju zawału, udaru, niewydolności serca tych najważniejszych powikłań sercowo-naczyniowych. Jak możemy podzielić te czynniki ryzyka? Dzielimy je na Klasyczne, takie o których mówimy już od bardzo wielu lat, znane doskonale również i kardiologom, i lekarzom rodzinnym, ale również szeroko rozumianemu społeczeństwu. Mamy również nowe, nieklasyczne czynniki ryzyka, one dopiero powoli wchodzą w krąg zainteresowań lekarzy zajmujących się chorobami układu krążenia. Jeżeli spojrzymy na te klasyczne czynniki ryzyka, możemy mówić o niemodyfikowalnych i modyfikowalnych czynnikach ryzyka. Jakie to są te niemodyfikowalne czynniki ryzyka? Po pierwsze Płeć męska. Mężczyźni mają większe ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Wiek. Wiek determinuje również nasze ryzyko sercowo-naczyniowe. Niestety, im jesteśmy starsi, tym mamy większe ryzyko sercowo-naczyniowe. Wywiad rodzinny, obciążenie rodzinne. Jeżeli było wiele przypadków chorób układu krążenia, to my sami trochę jesteśmy bardziej narażeni na choroby układu krążenia. To były te niemodyfikowalne. Wśród modyfikowalnych bardzo ważny czynnik ryzyka, palenie papierosów, mała aktywność fizyczna, niezdrowe nawyki żywieniowe, nadwaga i otyłość, nadciśnienie tętnicze, zbyt wysokie wartości tego parametru, dyslipidemia, czyli głównie zbyt wysokie stężenie cholesterolu, nieprawidłowy metabolizm glukozy, głównie cukrzyca, choroby nerek, i nowy czynnik, o którym mówimy od kilku miesięcy zbyt szybka akcja serca, która poniekąd się wiąże ze zbyt małą aktywnością fizyczną. To są te modyfikowalne czynniki ryzyka, które dzięki naszemu wysiłkowi, dzięki odpowiednim zmianom stylu życia, dzięki przyjmowaniu leków możemy kontrolować. Chciałbym zwrócić uwagę, że te główne czynniki ryzyka sercowo naczyniowego są odpowiedzialne za 80% przypadków zawałów, udarów, tych najważniejszych chorób układu krążenia. Pokazuję pracę, która prowadzi odpowiedzieć na pytanie, jak w różnych częściach świata różne czynniki ryzyka wpływają na ryzyko chorób układu krążenia. Mamy różne obszary świata, ten rządek górny to kraje wysoko rozwinięte. Widzą Państwo wśród. Pięciu tych najważniejszych czynników ryzyka jest naciśnienie tętnicze, jest palenie papierosów, jest otyłość. Jeżeli spojrzymy na Polskę, pięć najważniejszych czynników w naszym kraju to w kolejności: naciśnienie tętnicze, palenie papierosów, otyłość i nadwaga, niekontrolowane stężenia cholesterolu, glukoza zbyt wysoka, czyli cukrzyca, i nadużywanie alkoholu to te najważniejsze Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego w naszym kraju. Pamiętajmy, że naciśnienie tętnicze występuje u ponad 10 milionów Polaków. To przezrocze pokazujące, co zmieniło się między rokiem 2003 a 2013 w zakresie rozpoznawania i leczenia naciśnienia tętniczego. Niestety w roku 2003. Prawie połowa Polaków, 45% Polaków, którzy mieli naciśnięte o tym w ogóle nie wiedziała. Sytuacja nie poprawiła się w roku 2013. Jest duża poprawa w zakresie tych osób, które już wiedzą o tym, że mają naciśnięte zgłaszają się do lekarza, rozpoczynają leczenie i dużo częściej. U tych osób osiągamy dobrą kontrolę ciśnienia tętniczego. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o zaburzenia gospodarki lipidowej, jeżeli chodzi o zbyt wysoki cholesterol. Badanie z roku 2013 pokazuje, że pomimo, że mamy 16 milionów Polaków ze zbyt wysokim cholesterolem, to ponad 60% o tym w ogóle nie wie. Z tym te dwa główne czynniki ryzyka. Pierwszy krok to pomiar ciśnienia tętniczego, jeżeli będzie zbyt wysokie, udanie się do lekarza. No i zrobienie podstawowego badania biochemicznego, oznaczenie stężenia tego złego cholesterolu LDL łącznie z wartością cukru glikemii i oceną funkcji To bardzo wiele. Tak naprawdę kluczowy element prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. Każdy z nas powinien znać swoje wartości ciśnienia tętniczego, wartości cholesterolu, glikemii i również funkcji, funkcji nerek. Dlaczego jest to tak ważne? Jesteśmy w stanie ocenić jakie mamy prawdopodobieństwo wystąpienia. Chorób układu sercowo-naczyniowego. To tabela widzą Państwo jaśniejsze, ciemniejsze kolory po lewej stronie mężczyźni, po prawej stronie kobiety. Każda z tych grup jest podzielona na osoby niepalące i palące. Mamy również grupy wiekowe na dole osoby około 40 roku życia i potem osoby coraz, coraz starsze. Dodatkowo na lewej osi wartości ciśnienia skurczowego, na dole wartości cholesterolu. To jest tak zwana karta oceny ryzyka SCORE. I możemy spojrzeć. Spójrzmy na mężczyznę, który ma lat 60 i jest to osoba, która pali papierosy która ma ciśnienie tętnicze 180 mm i ma bardzo wysokie, bardzo wysokie wartości cholesterolu. Ta osoba będzie miała ryzyko 33%, że coś się wydarzy złego w ciągu następnych 10 lat. A rówieśnik, który nie pali papierosów, który ma dobre wartości ciśnienia tętniczego, dobre wartości cholesterolu, będzie miał ryzyko na poziomie 3%. Widzą Państwo, dziesięciokrotna różnica, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo, po wystąpienia właśnie tych najważniejszych chorób układu krążenia. Dlatego wszystkie towarzystwa naukowe, pokazywałem Państwu dane polskie, ale pokazuję teraz dane amerykańskie, mówią, że tych elementów tak naprawdę jest relatywnie niewiele, które możemy zrobić, żeby poprawić swój stan zdrowia. Amerykanie ukuli Life Simple Seven, siedem reguł. Zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego, rzucenie palenia, odpowiedni sposób odżywiania się, redukcja masy ciała, jeżeli jest nadwaga i otyłość, kontrola cholesterolu, bycie aktywnym fizycznie, również kontrola cukrzycy czy unikanie rozwoju cukrzycy, no i kontrola. Ciśnienia tętniczego, jeżeli mamy naciśnienie tętnicze. Siedem czynników ryzyka. Amerykanie pokazują, jak wielu obywateli ma te problemy. Amerykanie szacują, że 10-9% populacji mamy. Również podobnie. Mamy około 3 milionów osób z cukrzycą i też duża część osób tego nie wie. Mówiłem, 16 milionów Polaków zbyt wartości wysokiego cholesterolu, ponad 10 milionów w Polsce naciśnienia tętniczego. Nadal bardzo wiele osób pali, co jest martwiące. Młode kobiety, to jest ta grupa, gdzie obserwujemy wręcz, Wzrost częstości palenia. Kwestia wysiłku fizycznego, redukcji masy ciała. Niestety, Polacy trochę gonią Amerykanów. Już mamy dużo więcej osób z nadwagą i otyłością niż osób z prawidłową masą ciała. No i odpowiedni sposób odżywiania. To, na co szczególnie zwróciłbym uwagę, to kwestia wysiłku fizycznego. To przezrocze pokazuje. Jak wygląda wysiłek fizyczny, regularny w sensie aktywności sportowej w, w Europie? Średnio w Europie jedynie 30% osób jest aktywnych fizycznie. Ja nie mówię w pracy, ale które rzeczywiście poświęcają swój wolny czas na, na wysiłek fizyczny. Wydaje się niewiele, ale jak spojrzymy na, na Polskę, to niestety tu wygląda ta sytuacja jeszcze gorzej. Szacuje się, że Około 15% Polaków jest niestety tylko aktywny fizycznie. Bardzo nam daleko do tych krajów, głównie krajów skandynawskich, gdzie ponad połowa populacji jest codziennie aktywna fizycznie. Dlaczego o tym mówię? Bo my czasami mamy takie wyobrażenie, że musimy bardzo wiele zrobić, jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny być aktywnym prawie codziennie. To musi być bardzo wyszukana aktywność sportowa. Tak nie jest. To przezrocze pokazuje, jaki jest związek pomiędzy aktywnością fizyczną a ryzykiem sercowo-naczyniowym. Te osoby, które żadnej formy nie uprawiają, oczywiście mają największe ryzyko sercowo-naczyniowe. To przezrocze ilustruje, co się dzieje, jeżeli chodzi o ryzyko sercowo-naczyniowe, jeżeli zaczniemy być aktywnym. Ten największy Padek ryzyka jest przy tych pierwszych krokach. Drobna zmiana już przyniesie 30-procentową redukcję ryzyka sercowo-naczyniowego. Te kolejne kroki, już ta czasami nawet bardzo duża aktywność fizyczna nie przynosi relatywnie aż tak duże korzyści niż ta niewielka zmiana, którą możemy zrobić. To może być szybki spacer, to może być unikanie windy, wchodzenie po schodach. Naprawdę Podstawowe rzeczy mogą zwiększyć aktywność fizyczną i mogą zmniejszyć nasze ryzyko sercowo-naczyniowe. Państwa dużo mówiłem o klasycznych czynnikach ryzyka, ale jak państwo pamiętają w tytule mówiłem o nieklasycznych, nowych czynnikach ryzyka sercowo-naczyniowego. Jakie nowe czynniki nieklasyczne oprócz tych wszystkich rzeczy, o których do tej pory rozmawialiśmy, mogą wpływać na ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Zatem się skupmy teraz na tych nowych, nieklasycznych czynnikach ryzyka. Tych czynników jest dużo. Ja wybrałem osiem w moim odczuciu e, takich ważnych, na które mamy poniekąd wpływ i sami, ale również. E, nasz styl życia, to co się dzieje w zakresie naszych miast, wiosek, to co dzieje się w zakresie zmiany stylu życia, pewne decyzje polityczne również mogą wpłynąć na ryzyko wystąpienia u nas chorób układu sercowo-naczyniowego. Te osiem czynników kolejności, które omówię, to po pierwsze hałas, po drugie zanieczyszczenie środowiska. Oczywiście stres, szczególnie w etapie COVID-u, jesteśmy bardzo narażeni na stres, zaburzenia lękowe, ale również i obniżenie nastroju, depresja to nowe, ważne czynniki ryzyka wystąpienia również chorób układu sercowo-naczyniowego. Zaburzenia snu i tu zarówno tak zwany bezdech śródcenny, jak i czasami skrócenie czasu snu, praca zmianowa staje się ważnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Kolejny, piąty czynnik, o którym chcę powiedzieć, to zaburzenia funkcji seksualnych. Okazuje się, że właśnie zaburzenia funkcji seksualnych u mężczyzn są pewnym, Markerem większego ryzyka wystąpienia zawału, udaru, innych powikłań. Rzecz zupełnie jak wydawałoby się oderwana. Choroby przyzębia, kwestia stomatologii, głównie aspekt poniekąd trochę kosmetyczny. Dzisiaj wiemy, że to też bardzo ważny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego. No i ze względu na Epidemię otyłości. Coraz więcej osób ma powiększoną wątrobę, ma stłuszczoną wątrobę i to wcale nie z powodu nadużywania alkoholu, ale jest to wtedy tak zwane niealkoholowe stłuszczenie wątroby. No i na samym końcu powiem o e-papierosach, o e wpływie tych metod, które wydawałyby się na początku, że mają zmniejszyć. Częstość palenia papierosów, ale dzisiaj wiemy, że te wszystkie papierosy elektroniczne i tak dalej, one same w sobie mogą zwiększać ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. Zatem przejdźmy przez te osiem czynników, w jaki sposób one mogą wpływać na ryzyko chorób układu krążenia. Zacznijmy od, od, od hałasu. Hałas staje się wszechobecny, wszechobecny w naszym codziennym życiu, w pracy. Czasami nadużywamy różnego rodzaju słuchawek, urządzeń elektronicznych, i to wszystko wydawałoby się, że przekłada się głównie na ryzyko utraty słuchu, ale tak, tak nie jest. To ilustruje ta rycina, nawet wpływ. Środków e, transportu, narażenie na, na ruch samochodowy, mieszkanie blisko lotniska, e, blisko e, przejeżdżających e, pociągów. Ten wpływ jest oczywiście różny. E, trochę mniejszy, szkodliwy wpływ jest jakby w ciągu dnia tu jesteśmy bardziej do tego a, przyzwyczajeni, ale w nocy, w godzinach wieczornych, kiedy potrzebujemy odpoczynku, to jest to olbrzymie wyzwanie. Nasz mózg nie lubi e, hałasu. Dochodzi do Zaburzenia snu, dochodzi do zaburzenia rytmu dobowego naszego funkcjonowania, pobudzają się różne struktury w naszym mózgu, może dojść również do upośledzenia chociażby funkcji poznawczych. Dużo trudniej pracujemy, sami wiemy, nawet jedna nieprzyspana noc z powodu hałasu powoduje to, że dużo gorzej funkcjonujemy następnego dnia. To wszystko? Uruchamia szereg mechanizmów. Ja oczywiście nie będę mówił o, o szczegółach, ale te mechanizmy związane z samym hałasem, wynikające chociażby z wpływu pobudzenia centralnego układu nerwowego naszego mózgu, uwalniają kaskadę różnych czynników, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia naciśnienia tętniczego. Mogą zwiększać ryzyko wystąpienia miażdżycy, mogą nasilać stres, mogą nasilać zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne. To wszystko z czasem może niekorzystnie wpływać na serce, może prowadzić właśnie do choroby wieńcowej, może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca, no i również mamy dowody na to, że ryzyko udaru mózgu także może być, może być zwiększone. Jakie potencjalne rozwiązania? Oczywiście nie zawsze sami sobie możemy unikać tego, tego, tego hałasu. I tu myślę, że olbrzymia rola myślenia o, o nowoczesnych miastach, które powinny spełniać te, te kryteria, żeby rzeczywiście preferować te środki transportu, które będą wiązały się z mniejszym nasileniem hałasu, na pewno sięganie po odnawialne źródła energii, na pewno budowanie miasta przyjaznego dla. Wysiłku fizycznego dla, dla, dla rowerzystów, to wszystko niezwykle może odegrać istotną, istotną rolę. Rzecz niezwykle związana z hałasem, czasami trudno oddzielić, to jest kwestia zanieczyszczenia środowiska. Dzisiaj rano usłyszałem, że w w 13 miastach w Polsce mamy wielokrotne przekroczenie zanieczyszczenia środowiska. Jeden chłodniejszy dzień, i nie mówimy o wzroście zanieczyszczenia o 30-40%, ale 6-8-krotny wzrost zanieczyszczenia powietrza. Tak naprawdę Uniemożliwiający wręcz wyjście prawie na, na zewnątrz, jak namawiać ludzi do aktywności fizycznej. skoro na zewnątrz mamy sześć razy zwiększone, zwiększone zatrucie naszego, naszego środowiska. No i mamy bardzo wiele dowodów z różnych części świata że w tych obszarach, gdzie jest duże zanieczyszczenie środowiska, jest duże ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, nie tylko chorób płuc, bo oczywiście to zanieczyszczenie wpływa w pierwszej kolejności na ryzyko wystąpienia chorób płuc, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, nowotworów i itd. Tak Ale mamy dowody, że również choroby układu krążenia w tych obszarach zanieczyszczonych występują części. Dlaczego, Dlaczego tak się, się, się dzieje? To zanieczyszczenie powietrza przekłada się na funkcję naszych naczyń. Nasze naczynia to jest bardzo złożony system. Serce wypompowuje krew na obwód, najpierw do dużego naczynia orty, potem do mniejszych naczyń, aż do mikrokrążenia, do bardzo drobnych naczyń, które są chociażby w siatkówce w naszych nerkach. Podstawowy element od wewnątrz tych naczyń to jest śródbłonek. To jest warstwa, która decyduje w dużej mierze, czy nasze naczynia są zdrowe, czy nie. Tam jest uwalniany tlenek azotu, który rozkurcza te, te naczynia. No i jeżeli dojdzie do zanieczyszczenia powietrza, pojawia się tak zwany stres oksydacyjny i zapalenie głównie w tej warstwie śródbłonka dochodzi do zwiększonego ryzyka rozwoju miażdżycy w naczyniach chociażby wieńcowych Płytki stają się bardziej lepkie, to zwiększa ryzyko wystąpienia zawału, zwiększa się ryzyko zaburzenia rytmu. Szereg innych mechanizmów może prowadzić właśnie do chorób układu sercowo-naczyniowego. Gdybyśmy spojrzeli, a zdaję sobie sprawę, że to jest troszkę medyczna rycina, ale w dużym oprószczeniu, te nałożenie tego, co często obserwujemy, czyli hałas, Związanych właśnie z zaburzeniami chociażby snu, koncentracji i tak dalej. Stresem, o którym za chwilę jeszcze powiem, zatrucie zanieczyszczenie środowiska z różnych względów, złe odżywianie uruchamia całą kaskadę złych zdarzeń. Pobudza się nasz układ współczulny, to jest taki układ, który jest trochę poza naszymi emocjami, ale tylko trochę, bo o tym jeszcze za chwilę powiem za pomocą. Technik relaksacyjnych, medytacji, możemy ten, wydawałoby się, niezależny system, trochę hamować jego wpływ na układ krążenia. Rozwija się tak zwany proces zapalny w układzie sercowo-naczyniowym, no i może dojść do zaburzenia krzepnięcia czyli zwiększonego ryzyka zamknięcia naczyń, naczyń wieńcowych. Te, Czynniki na pewno są potęgowane, na pewno musimy o tym myśleć. Jeżeli chcemy osiągnąć sukces terapii chorób układu krążenia w Polsce, to nie osiągniemy tego bez wyeliminowania zanieczyszczenia środowiska. Dlaczego to jest takie ważne? To nie tylko chodzi o osoby starsze zagrożone chorobami układu sercowo naczyniowego w większym stopniu, ale mamy dowody, że również ekspozycja. I to nawet u matki w ciąży wpływa na ryzyko wystąpienia przyszłości chorób układu sercowo-naczyniowego u, u, u dzieci. Zatem myśląc nawet o kolejnych pokoleniach, o tym, żeby te dzieci były szczęśliwsze, żeby żyły dłużej, pamiętajmy, że to co się dzieje w zakresie zanieczyszczenia środowiska wpływa niekorzystnie już. W okresie życia, życia płodowego. Gdybyśmy podsumowali to, to wszystko, no, jesteśmy zagrożeni na pewno zmianami związanymi trochę z tym, co się dzieje w zakresie środowiska, ociepleniem klimatu. Pamiętajmy, że pewne rzeczy związane z rolnictwem są również niekorzystne dla chorób układu sercowo-naczyniowego. No i głównie kwestia, kwestia przemysłu w połączeniu z, z hałasem. Mamy potencjalne rozwiązania, zbyt rzadko po te rozwiązania sięgamy, no ale sami też możemy coś, coś, coś zrobić. Na pewno wykorzystanie transportu publicznego, wysiłek fizyczny, kiedy trzeba sięganie po maski, nie tylko przeciwko widowi, ale przeciwko zanieczyszczeniu środowiska, no jak trzeba to również pozostawanie w domu, a w tych domach, w miejscach, gdzie jest zanieczyszczenie, warto sięgać po urządzenia filtrujące powietrze. Kolejny bardzo ważny czynnik ryzyka to stres i zaburzenia lękowe. Żyjemy w dużo większym tempie, jesteśmy narażeni na coraz więcej złych wiadomości. Na pewno również social media nie ułatwiają nam sytuacji. I pogorszenie nastroju. Pokazuje najpierw ten już bardzo zaawansowaną formę obniżenia nastroju, depresja, choroby związane właśnie z obniżeniem nastroju. Często tych czynników jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Kwestia pracy, nadużywania alkoholu i leków, niestety izolacji społecznej, właśnie czynników stresowych, to wszystko może niekorzystnie wpływać na Nasze, nasze, nasze serce. Jeżeli spojrzymy na te powiązania, czyli depresja, zaburzenia lękowe, pewne typy osobowości, izolacja społeczna, e, czasami żałoba jest bardzo niekorzystnym czynnikiem ryzyka, to wszystko może zwiększać ryzyko sercowo-naczyniowe. Jeżeli się zastanowimy, co możemy zrobić w tym zakresie, żeby. Zmniejszyć ten związek w naszym przypadku, jeżeli chodzi o obniżenie nastroju, depresję, a choroby układu krążenia, to jeżeli mamy takie objawy, nie radzimy sobie sami, szukajmy pomocy medycznej, szukajmy pomocy lekarskiej. Czasami będzie potrzebny psycholog, czasami będzie potrzebny psychiatra, ale nie bójmy się tego. To, to jest choroba jak każda inna. Mamy bardzo dobre, dobre leki i tu niezwykle ważna informacja. Lecząc zaburzenia lękowe nowoczesnymi lekarstwami psychiatrycznymi, nie tylko poprawimy nastrój, ale możemy zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia. Zatem tu pokazałem Państwu pewien związek. Ale pokazuję Państwu również pewne potencjalne rozwiązanie. Jest problem, szukajmy pomocy lekarskiej. Jeżeli jest to problem przejściowy, związany trochę z obecną sytuacją, my się wszyscy czujemy ten moment większego stresu związanego z pandemią COVID, co możemy zrobić w moim odczuciu, czasami unikać złych wiadomości. Ja mówię swoim chorym, że raz dziennie wiadomości wysłuchanie to wystarczy, bo są takie osoby, pierwsza rzecz z rana włączenie e, jakiś albo radia, albo telewizji, albo sięgnięcie do komputera i jakie będą złe wiadomości, ile jest powikłań, ile jest zgonów, ile jest chorób. Nie róbmy tego, spróbujmy się wyrwać z tego błędnego kręgu. Oczywiście musimy śledzić to, co się dzieje, ale nie róbmy tego cały, cały dzień. Wysiłek fizyczny, idealna forma poprawienia nastroju, e, unikania zaburzeń o charakterze e, depresyjnym. I e, rzecz ważna, do niedawna negowana, ale coraz więcej dowodów wskazuje na to, że techniki, medytacja, techniki związane chociażby z oddechem mogą mieć korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Zatem się nie bójmy, spróbować. Czy rzeczywiście te metody mogą nam pomóc w lepszym samopoczuciu? One na pewno układowi sercowo-naczyniowemu nie zaszkodzą, a wręcz mogą pomóc w dużo większym stopniu niż... Różnego rodzaju wyszukane suplementy, które w 95% niczego, niczego nie, nie dają. Kolejny bardzo ważny, nowy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego to zaburzenia snu. I tu dwie bardzo ważne choroby, dwa bardzo ważne aspekty dotyczące zaburzenia snu. Pierwszy to tak zwany bezdech śródsenny. Osoby zwłaszcza otyłe. Które w nocy z powodu zmian, między innymi anatomicznych, w górnych drogach oddechowych, kiedy zasypiają, dochodzi u nich do zapadnięcia się tych górnych dróg oddechowych. Dochodzi do w dużej mierze podduszania się. To są te osoby, które często chrapią. No i na pewno w różnych sytuacjach gdzieś widzieli Państwo, słyszeli te osoby, które rzeczywiście chrapią bardzo głośno. Nagle jest przerwa w, w oddychaniu i przerwa w chrapaniu, po czasami kilkudziesięciu sekundach głębokie weschnięcie i ten oddech, który jakby nadrabia stracony czas. Dzisiaj wiemy, że trzeba diagnozować tych chorych z obdechem, obturacyjnym bezdechem śródsennym. To są osoby, które bardzo oczywiście źle śpią, no bo nie są w stanie zasnąć głęboko. To są osoby, które mają olbrzymi problem z koncentracją w ciągu dnia, zasypiają w ciągu dnia w każdej sytuacji, rzecz bardzo groźna, zasypiają w sytuacjach zupełnie niekontrolowanych. Między innymi duża część niewyjaśnionych wypadków komunikacyjnych, to jest nierozpoznany wcześniej obturacyjny bezdeśródsenny. Ta osoba prowadząc samochód zasypia w sposób zupełnie niekontrolowany i to prowadzi do, do, do tragedii. Zatem myśmy, jeżeli gdzieś rzeczywiście a, widzą Państwo te te, te osoby, które podsypiają w każdej sytuacji, warto skonsultować to z lekarzem. No i drugi bardzo ważny nowy czynnik ryzyka to skrócenie czasu snu. Śpimy coraz krócej. To czasami są działania wymuszone, no wymuszono chociażby ze względu na, na pracę, a czasami działania wynikające, nasze zachowania wynikają z tego, że jest coraz więcej atrakcyjnych rzeczy do, do zrobienia. Są dane pokazujące, że możemy mówić o. Uzależnieniu od social media, od mediów społecznościowych, od, od internetu. Bardzo często to właśnie w godzinach nocnych osoby, zwłaszcza młodsze, nie są w stanie pójść spać, bo jeszcze trzeba sprawdzić, jeszcze coś trzeba sprawdzić, a to jest bardzo zła rzecz, którą możemy zrobić. Nasz mózg. Przed samym zaśnięciem chciałbym mieć chwilę, chwilę spokoju, i ten ekran, światło niebieskawe. Tak naprawdę robimy wszystko, żeby wymudzić nasz mózg i utrudnić mu zasypianie. Zatem pamiętajmy, że zbyt znaczne skrócenie czasu spania ma niekorzystne efekty. Wpływa na funkcje poznawcze, na to, jak funkcjonujemy. Może w skrajnych postaciach prowadzić nawet do, do, do halucynacji, do zaburzenia zachowania w ciągu, w ciągu dnia ale ma również niekorzystny wpływ na serce, na, na naczynia, na również ryzyko wystąpienia zaburzeń metabolicznych. Podkreślę jedno bardzo ciekawe badanie. Wzięto osoby zdrowe, które obserwowano w specjalnym centrum sercowo-naczyniowym w Stanach Zjednoczonych. Przez 2-3 dni oceniano ile taka osoba, jeżeli nie ma dodatkowych obowiązków, średnio śpi. I potem u tych osób... Skrócono czas snu o niewiele o 25%, o jedną czwartą, średnio niecałe dwie godziny snu te osoby spały mniej w kolejnych trzech dniach i obserwowano co się dzieje w ich zachowaniu w ciągu dnia. Okazało się, że te osoby zmieniają swoje nawyki żywieniowe. Pewnie Państwo to też czasami czują, że kiedy jesteśmy zmęczeni, niedospani, bardziej poszukujemy jedzenia. Tłumaczymy tym, że potrzebujemy energii, żeby się, żeby się, żeby się wzmocnić. Rzeczywiście taka osoba po pewnych dwóch, trzech dniach niewyspania potrafi zjeść. Średnio o 500 kilokalorii więcej. Te osoby, które są aktywne fizycznie, wiedzą, ile trzeba zrobić, żeby spalić 500 kilokalorii, albo to są dwa pączki. No wyobraźmy sobie każdego dnia, gdybyśmy Jedli dwa dodatkowe pączki, to oczywiście to nie może mieć korzystnego wpływu na nasz układ sercowo-naczyniowy. Zaburzenia funkcji seksualnych. Tu z powodu pojawienia się wiagry, sildenafilu, już ponad dwie dekady temu doszło do rewolucji, jeżeli chodzi o nasze możliwości leczenia funkcji seksualnych. I oczywiście to jest bardzo ważny, bardzo ważny aspekt naszego życia, wpływa na, na jakość tego, tego życia. No ale okazuje się, że że wystąpienie zaburzeń w funkcji seksualnych u mężczyzn jest pewnym markerem, jest pewnym pomarańczowym światłem, które wskazuje na duże ryzyko chorób układu krążenia. Jeżeli Porównamy dwóch mężczyzn w tym samym wieku, jeden z zaburzeniami funkcji seksualnych, z zaburzeniami erekcji, drugi bez, to ta osoba, która ma zaburzenia funkcji seksualnych, ma dużo większe, te dodane ryzyko wystąpienia różnych chorób, zawału, udaru, jak Państwo widzą, jest o kilkadziesiąt procent większe. Tym informacja taka, o tym mówią lekarze, jeżeli. Osoba wydawałoby się zdrowa, bez chorób układu krążenia, nasilają się zaburzenia funkcji seksualnych, warto zwrócić się do lekarza, nie tylko, żeby leczyć zaburzenia funkcji seksualnych, ale zwrócić uwagę również na choroby układu sercowo-naczyniowego. Choroby przyzębia. Wydawałoby się rzecz, jaki to może mieć związek z chorobami układu krążenia. Dzisiaj wiemy, że ten związek jest bardzo, bardzo ścisły. Są osoby w Polsce, które o tym bardzo wiele mówią. W ogóle Grupa Warszawska, profesor Szymański, profesor Filipiak, byli autorami koncepcji nieklasycznych czynników ryzyka w Polsce, i oni bardzo mocno zwracają uwagę na związek chorób przyzębia z ryzykiem sercowo-naczyniowym. Te choroby przyzębia to to jest grupa schorzeń tkanek miękkich i twardych otaczających zęby. Oczywiście stomatolodzy dzielą to na wierzchołkowe, brzeżne, ale bez już wnikania szczegóły. Te formy, które znamy czasami no, u stomatologa, chociażby kwestia czyszczenia samego kamienia nazębnego. Jeżeli o to nie zadbamy, może dojść do nasilonej choroby przyzębia która prowadzi oczywiście do destrukcji i dziąseł, i e, samego wyrostka zębotołowego, to będzie miało bardzo niekorzystny wpływ na nasze, e, nasz, nasze zęby, ale to również prowadzi do e, zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego, bo ta lokalna infekcja, Prowadzi do procesu zapalnego. Tam są niekorzystne patogeny m.in. różnego rodzaju bakterie i to wszystko będzie niekorzystnie wpływało na funkcję i wątroby i naczyń, może zwiększać ryzyko sercowo naczyniowo Kolejny, siódmy nieklasyczny czynnik ryzyka to niealkoholowe słuszczenie wątroby. Przez bardzo wiele lat mówiliśmy, że głównym powodem chorób wątroby jest nadużywanie alkoholu. Ale w obecnej chwili, ze względu na epidemię otyłości, złe odżywianie, brak wysiłku fizycznego, coraz częściej widzimy zmiany w wątrobie. Bardzo wiele osób jest zaniepokojonych, idzie na badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, żeby ocenić funkcję nerek, a nagle w opisie wątroby jest duża, stłuszczona wątroba. No i wiemy, że to... Nie tylko jest niedobre dla samej wątroby, ale jest również niedobre dla, dla serca. Bez bez tych mechanizmów. Więc Państwo, tych mechanizmów jest bardzo wiele, jakie ta, ta choroba wątroby może również predysponować do chorób układu krążenia? Co możemy zrobić? Tak naprawdę nie wierzmy w różnego rodzaju leki ochraniające wątrobę. Tu jest potrzebny wysiłek z naszej strony. Walka, jeżeli chodzi o odpowiedni sposób odżywiania. Jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny, redukcję masy ciała, jeżeli to zrobimy, że zredukujemy masę ciała, te zmiany w wątrobie się mogą cofnąć, również nasze ryzyko sercowo-naczyniowe się zdecydowanie zmniejszy. No i na samym końcu e-papierosy, czy różnego rodzaju produkty, które miały zastąpić klasyczne e papierosy. Wiemy, jak bardzo papierosy same w sobie zwiększają ryzyko chorób układu krążenia, nie ma bezpiecznej liczby papierosów. Dwa, trzy papierosy dziennie, już znacznie zwiększają ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Te osoby, które palą papierosy, mają, pomimo czasami braku zmian miarzycowych w naczyniach wieńcowych, mają większe ryzyko wystąpienia chociażby zawału. No i Przyszły papierosy elektroniczne, przyszły inne formy terapii zastępczej, a zwłaszcza papierosy elektroniczne miały ułatwić rzucenie palenia. To miał być ten element, kiedy chory pali, ale potrzebuje trochę nikotyny, o to już nie będzie palił, nie będzie wchłaniał tych wszystkich substancji, które są w dymie tytoniowym, a w sposób bardzo, w cywilizowany będzie właśnie sięgał po te papierosy. Okazało się, że tak niestety nie jest. Jest bardzo często taka sytuacja, że palacze w momencie, kiedy mogą palić papierosy, sięgają po papierosy tradycyjne, natomiast w tych miejscach, gdzie do niedawna papierosy elektroniczne były zakazane, nie były zakazane, tam sięgają po te papierosy. Z tego względu jesteśmy świadkami, widzą Państwo tak naprawdę wszędzie, w bardzo wielu miejscach, a łącznie no ze szpitalami, i sami publicznymi, pojawia się napis zakaz nie tylko palenia, ale również używania papierosów elektronicznych. Dzisiaj wiemy, że ta forma palenia tytoniu ma niekorzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Z jakich względów? No jest nikotyna, a nikotyna sama w sobie Predysponuje do zaburzenia rytmu, przebudowuje niekorzystnie mięsień sercowy, tam są również różnego rodzaju metale, które też mogą nasilać proces miarzycowy, co więcej, różnego rodzaju substancje, które mają wpłynąć w sposób korzystny na zapach chociażby tych papierosów elektronicznych, one też mogą predysponować do niekorzystnych zmian sercu w naczyniach i to może prowadzić do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Zatem, kiedy mówimy o papierosach elektronicznych, pamiętajmy, że, że jest ten niekorzystny wpływ na, na płuca same w sobie. To, to nie jest neutralny wpływ, to nie jest, to nie jest lepszy efekt niż palenia tytoniu. Mamy niekorzystny wpływ na naczynia, o czym już mówiłem, ale również na układ współczulny w naszym, w naszym mózgu. Dochodzi głównie do pobudzenia tego złego układu. Każde wypalenie papierosów, każda nikotyna przyspiesza bardzo akcję serca. A już mówiłem Państwu, że im szybsza akcja serca, tym większe ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Warto, jeżeli ktoś się nie wierzy, no to warto zmierzyć sobie czy paląc papierosy zwykłe, czy, czy sięgając po papierosy elektroniczne, spojrzeć na akcję serca przed wypaleniem z samego rana i co się będzie działo po, po ekspozycji na nikotynę, na inne, inne substancje. No i podsumowując, trzeba powiedzieć, że te efekty palenia papierosów, również papierosów elektronicznych, ale szysza też sama w sobie może zwiększać ryzyko sercowo-naczyniowe pomimo, że są różne substancje toksyczne zaangażowane, tak, one się różnią między sobą, ale jest pewne, pewne podobieństwo, to ostatecznym efektem tak naprawdę jest bardzo niekorzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Zatem każda z tych form sięgania po opalenie jest niedobra dla naszego zdrowia ogólnie rzecz biorąc, ale również jest niedobra dla naszego zdrowia sercowo-naczyniowego i są prace pokazujące, że rzeczywiście to ryzyko bardzo się zwiększa i tu jedna rzecz, którą chciałbym podkreślić. Kwestia w, pand w okresie pandemii COVID, wiemy, żyjemy wszyscy tym każdego, każdego dnia, są prace pokazujące, że Palacze mają większe ryzyko infekcji, gorszego przebiegu, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie jesteśmy eksponowani na za zanieczyszczenie środowiska. Ten pamiętajmy, że te formy również nas narażają na większe ryzyko związane z pandemią. A zatem podsumowując. Pierwszy krok, pamiętajmy o klasycznych czynnikach ryzyka, o tych najważniejszych czynnikach ryzyka, czyli jak wygląda nasze ciśnienie tętnicze, jak wygląda nasz cholesterol, jak wygląda nasz cukier, czy palimy papierosy, czy nie, jak się odżywiamy, czy jesteśmy aktywni fizycznie. Tu już możemy zrobić bardzo wiele w zakresie unikania chorób układu krążenia. Ale nowe badania, badania ostatnich lat jednoznacznie pokazują, że są inne, nieklasyczne czynniki ryzyka. Hałas może zwiększyć ryzyko niekorzystnych zmian w naszym mózgu, sercach i naczyniach. Jeżeli to możemy zrobić, unikajmy hałasu, starajmy się wpływać na Osoby decydujące o tym, jak żyjemy, żeby tego hałasu było jak najmniej. Zanieczyszczenie środowiska. W Polsce niestety mamy bardzo trudną sytuację. Jesteśmy na szarym końcu Europy. Wśród obszarów najbardziej zanieczyszczonych to właśnie w Polsce bardzo wiele jest tych obszarów, gdzie jest duże zanieczyszczenie środowiska. Tam obserwuje się więcej chorób układu. Oddechowego, nowotworów, ale także chorób układu krążenia. I musimy wspólnie walczyć o zmiany dotyczące środowiska. Stres i zaburzenia lękowe. Próbujmy, jeżeli są zaburzenia. Łagodne, sami coś modyfikować, oddalmy się od źródeł stresu, spróbujmy technik relaksacyjnych, nawet medytacji. Jeżeli czujemy, że sobie nie radzimy z, ze stresem, z obniżeniem nastroju, szukajmy pomocy lekarskiej. Nowe, dobre leki poprawią nam nastrój, ale również zmniejszą ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. Zaburzenia snu, myślmy o tych, którzy są otyli, Przestają oddychać w nocy, mogą mieć zespół bezdechu wymagający diagnostyki, ale również sami dbajmy, o ile jest to możliwe. O odpowiednią higienę snu. Śpimy tyle, ile potrzebujemy. To, jest, to nie ma złotej recepty. To nie ma tak, że powiem Państwu, proszę spać 7 godzin. Dla jednej osoby 7 godzin to może być za dużo, dla innej może być za mało, ale podążajmy tym naszym naturalnym tropem naszych potrzeb i unikajmy długiej ekspozycji na brak snu. My nie jesteśmy w stanie nadrobić tego w ciągu chociażby weekendu. Zaburzenia funkcji seksualnej są pewnym markerem problemu sercowo-naczyniowego. Nie ignorujmy, zwłaszcza u osób w średnim, średnim wieku, warto zwrócić się do lekarza o tym porozmawiać. Choroby przyzębia, dbajmy o nasze, nasze zęby, a lecząc dobrze zęby, unikając chorób przyzębia, również zabezpieczymy nasze serca i naczynia. Myślmy o tym, co, co jemy, jak, w jaki sposób nie tylko się odżywiamy, ale czy jesteśmy aktywni, czy nie mamy nadwagi otłości, bo jeżeli te rzeczy się złożą ze sobą, pojawi się powiększenie wątroby, przerazi nas to, że nasza wątroba jest otłuszczona, ale pamiętajmy, jeżeli zmodyfikujemy styl życia, te zmiany mogą się cofnąć, a ten niekorzystny wpływ tego, co się dzieje w wątrobie na serce może zostać zredukowany. No i ostatnia kwestia. Nie wierzmy w bezpieczeństwo elektronicznych papierosów. To jest bardzo ważny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Proszę o siebie dbać, myśleć o czynnikach ryzyka sercowo-naczyniowego. Co możemy zrobić dla siebie, żeby ich uniknąć? Dziękuję bardzo. Do widzenia.